Zapiszemy sobie najpierw równania reakcji. Tutaj kwasu azotowego 5, czyli mamy HNO3, może mniejszymi, czyli mamy HNO3 oraz COOH 2 razy wzięte. To jest oczywiście nasz niebieski galaretowaty osad. No i co? No i zapiszemy sobie produkty. No, czyli będziemy mieli CONO3 dwa razy wzięte oraz H2O. Dobieramy współczynniki do reakcji jak zawsze. 2 i 2, no to też 2. Dobra, zapisaliśmy sobie równanie reakcji. W takim razie pierwsza. Sobie to zmniejszymy tutaj. No i cóż tu możemy zaobserwować, prawda? No tutaj możemy zaobserwować, że nasz niebieski galaretowaty osad rozpuścił się, prawda? No i powstał niebieski roztwór tutaj, prawda? Tutaj mamy jony CO2+, może zapiszę to jonowo w sumie, czyli mamy tak, 2H+, jeżeli chcemy jonowo, jonowym skróconym, to przypisujemy oczywiście osady, no i tu mamy CO2+. Plus dwie wody. No i to jest niebieski roztwór, to niebieski galaretowaty osad, więc rozpuścił się i dał niebieski nam tutaj roztwór, tak? Czyli tu niebieski, tylko że tutaj roztwór. Dobra, co tutaj mamy zrobić? Mamy napisać obserwację, użyć roztwór, zawiesina. Dobrze, no to możemy sobie tutaj napisać, że sobie zmniejszymy trochę niebieski. Albo roztworzył, prawda? Powstał. No i tu byśmy mieli to w pierwszym oczywiście. Może się jakoś tak mieści. O, nawet w miarę. No to co, zobaczmy dalej w takim razie, czyli w drugiej mamy wodny roztwór etanolu, czyli mamy CH, no dobra, już pisałem takimi, to może teraz napiszemy zielonymi, czyli CH3, CH2, OH z naszym COH, dwa razy wzięty. Dobra, sobie może jeszcze oznakujmy te próbówki, tu będzie pierwsza, tu będzie druga. No i co? Co możemy powiedzieć? No to jeżeli pamiętacie, mam nadzieję zresztą, to alkohole z wodorotlenkami po prostu monohydroksylowe nie reagują, za to reagują z gołymi metalami oczywiście aktywnymi, także tutaj mamy dwójkę, więc niebieski osad pozostał niebieski na przykład w dwójce. Albo się nie rozpuścił, możemy napisać. Czyli się nie rozpuścił. Dobra, teraz mamy trójeczkę. No to co, w trójeczce mamy glicerynę. Ja już sobie ją tutaj tak narysuję częściowo strukturalnie. Wodór. No dobrze, no i co? No i w takim razie tutaj mamy wiązanie koordynacyjne, no tutaj nie, tutaj mamy wiązanie koordynacyjne, także mamy kowalencyjne, spolaryzowane oczywiście. No dobra, tutaj mamy w każdym razie wiązania koordynacyjne i to jest ten nasz szafirowy roztwór. Tak właśnie wygląda ten związek, jest oczywiście produktem. No i tak to wygląda. To jest oczywiście produkt reakcji biuretowej, no i on ma taki różowo-fioletowy kolor, jest oczywiście roztworem, jak to kompleksy, więc powstaje.
To tutaj jeszcze wrzucę Wam, jak wygląda próbówka z tym kolorem. Tutaj oczywiście możemy też dopisać, że niebieski galaretowaty oset roztwarza się, rozpuszcza się. No dobra. No i to wszystko w tym zadaniu. Dzięki za uwagę.